ostatnich tygodniach oglądamy wyraźne spadki na rynku pary frank szwajcarski, złoty polski. Ta para porusza się od mniej więcej lutego 2015 roku w takim lekko rosnącym kanale. Ten kanał ma rozpiętość około 30 groszy. Górne ograniczenie tego kanału znajdowało się w grudniu ubiegłego roku na poziomie mniej więcej 4,19. Do tego poziomu doszliśmy i od tego poziomu rynek się dość dynamicznie odbił. Dolne ograniczenie tego kanału to w tej chwili około 3,92. No i to naszym zdaniem jest realny cel na bieżący rok. Czy możliwy jest poziom 3,50? Z technicznego punktu widzenia tak, aczkolwiek musiałby tutaj nastąpić splot szczególnie dobrych dla Polski czynników, głównie makro, który spowodowałby na przykład napływ, znaczący napływ kapitałów zagranicznych na rynek polski, rynek długu i rynek akcyjny. Jeśli ten poziom 3,92, czyli dolne ograniczenie kanału, zostałoby pokonane, wówczas te poziomy, o których Pan wspominał, 3,50 czy 3,55, mogłyby zostać osiągnięte, aczkolwiek jest to naszym zdaniem wariant bardzo mocno optymistyczny.